to co? Skąd pomysł na Vinci? Tak? Tak jest. Skąd pomysł na Vinci, dziewczyny? To... Ja nie wiem, bo generalnie mamy dwie wersje i jakby czasami jak opowiadamy temu komuś o tym, jak powstało Vinci, to Marta opowiada jedną wersję, tak słucham, bo ja mam zupełnie inną wersję, więc może ty powiedz swoją wersję, a potem powiem swoją wersję. A ja myślę, żeby dać zarys tego, jak to się w ogóle stało, że nie wiem, my razem pracowałyśmy, tak. Co było przed Vinci, bo to jest ważne. Tak mi się wydaje. No tak. To my razem pracowałyśmy w Fach Studio. Widziałyśmy się codziennie, a ja codziennie, praktycznie, przez to, że mieszkam w centrum, chodziłam na lumpeksy i zawsze codziennie tymi łupami z dumą się chwaliłam Karolinie. I ona nie mogła nigdy uwierzyć w to, co ja tam potrafię znaleźć. I potem chyba było tak, poprawnie, jeśli się mylę oczywiście, że przyszłam z kolejnym łupem i ja też podkreślam, że przerabiałam sobie często te ciuchy, w sensie tak, że no to jest mi za długie, ale to skrócę. Kupiłam tą marynarkę, ale myślę, żeby zrobić ją krótką. Tak. No i mi się tak kojarzy, rozmawiałyśmy przy stole i powiedziałaś, ty stara, a to róbmy takie marynarki, i tak mi się wydaje. Ale ty byłaś już po przeczytaniu kilku raportów biznesowych. To na pewno byłaś moją inspiracją, to bez dwóch zdań. Natomiast było tak, że rzeczywiście ja lubię gdzieś tam poznawać nowe obszary, uczyć się nowych rzeczy. Ten jakby temat mody zrównoważonej, second handów, mody cyrkularnej, jakby w pewnym momencie stał się dla mnie taką, nie wiem, no to była moja zajawka. Po prostu zaczęłam o tym czytać mega dużo, zarówno artykułów, które chodziły w Polsce, ale też jakichś zagranicznych, naukowych, jakichś badań. No i rzeczywiście jakby pamiętam, że taki jeden artykuł szczególnie mną jakby gdzieś tam poruszył, jak czytałam, że do 2030 roku jakby moda z drugiego obiegu totalnie wyprze sieciówki. No ale co ja chciałam powiedzieć właśnie a propos, że ty jesteś taką biznesową stroną, że bardzo, nie, co popieprzyłam teraz, ale chodziło mi o to, że jesteś biznesową stroną, że czytałaś te wszystkie raporty. Tak. Że zauważyłam w tobie, że codziennie mi właśnie mówisz o tym, że o tej zrównoważonej modzie i ty faktycznie lubiłaś modę z drugiego obiegu, ale nie byłaś w tym tak głęboko jak nie, ja. Nie, na pewno, bo na pewno. Bo umówmy się, że ja chodziłam do lumpeksów, no praktycznie od urodzenia. Tak. I dla mnie to było naturalnie, nawet nie czułam, że ja robię coś dobrego dla planety, bo umówmy się, mówiąc zupełnie szczerze, to nie było dlatego, że ja walczyłam o ekologię, o środowisko, tylko dlatego, że po prostu taka była moja sytuacja finansowa. I to było dla mnie naturalne i normalne i wciągnęłam cię w lumpeksy totalnie. Tak, więc to trochę rzeczywiście tak było, że u Marty to była ta zajawka modą, jakby vintage ubraniami. U mnie to było bardziej może jakby dbałaś o środowisko, jakaś strategia, ciekawość w ogóle tego tematu i tak połączyłyśmy siły, więc to chyba tak najprościej tak to można ująć. Tak, tak. I rzeczywiście sobie rozmawiałyśmy i pomyślałyśmy, ja powiedziałam, Marta, słuchaj, no zrobimy sobie 40 marynarek. No co się stanie w najgorszym wypadku? Będzie miały... To były 4 marynarki. My przeżywałyśmy 4 marynarki. Może 4, rzeczywiście. To tak, masz rację. Najpierw były 4, tak. A potem przy kolejnym dropie, jak wyszły nam fajnie te 4 marynarki, to zrobiliśmy 40. Ale to w ogóle było super. To jest chyba już kolejne pytanie, do którego przyjdziemy. Bo gadałyśmy o tym w dzień, rano, przy lunchu i w ogóle. Mhm. A wieczorem już stworzyłaś grupę na WhatsAppie z nazwą marki. I pytałaś się mnie, czy nazwa marki jest spoko. I mi się od razu na maksa spodobała i nawet nie miałyśmy innej opcji. To było to i nawet nie dyskutowałyśmy, czy może coś innego. Tak, w ogóle my jesteśmy obie z tej grupy takich doers, nie? Tak. Że jakby coś powiemy i my to od razu robimy. To nie jest tak, że my o tym myślimy długo, że planujemy i tak dalej. Oczywiście pod względem jakimś biznesowym, strategicznym, no to ja sobie to wszystko rozpiszę na jakieś osi czasu i gdzieś tam o tym myślę. Natomiast jakby przechodzimy do działania od razu tak samo ten pomysł na podcast. To było tak, że jechałam samochodem, słuchałam podcastu Justyny Szycnagłowskiej i sobie pomyślałam, no nie, no przecież my mamy tyle do powiedzenia, zadajemy tyle pytań na Vinci, że musimy nagrać jakiś podcast, czy jakiś w ogóle odcinek Q&A, jak to u nas wygląda, bo dziewczyny non-stop o coś pytają i to jest super miłe, super fajne. I rzeczywiście to było tak, że pomyślałam o tym podcaście i już jakby po przyjeździe do studio, do showroom naszego, już dzwoniłyśmy do Michaela, który nas dzisiaj nagrywa i też jakby to jakoś tak... Ale też muszę powiedzieć, że zanim poznałam Karolinę, to ja myślałam, że jestem turbo ogarniaczem wszystkiego, że robię wszystko szybko i tak dalej, a ona to robi 10 razy szybciej. To jest typ osoby, który jak idziemy razem w aucie,
mówi do mnie, słuchaj, zadzwoń do pani Ireny. To ona już dzwoni, ona już ma wybierane, po prostu ona już z nią gada, więc naprawdę tempo pracy jest bardzo szybkie i wydaje mi się, że to nie jest dla każdego takie na tempo, pewno. Że dobrałyśmy się akurat super. W ogóle się super dobrałyśmy, moim tak, zdaniem. Tak, zupełnie się uzupełniamy, ale też jakby gdzieś tam, no mówię, gdzieś tam no fajnie się uzupełniamy, ale też mamy podobną cech wspólnych i mamy wartości. I przede wszystkim z czego wynika to, że my tak jakby musimy to robić tu raz, dwa, bo mamy, każda z nas ma podwójkę dzieci, Marta ma dwóch synków, ja mam dwóch synków. I to jest tak, że no my nie mamy czasu, trochę nie mamy czasu, bo... No nie narzekamy na wolny czas. Tak, to jest tak, że po prostu mamy... dzieci są zdrowe i są w przedszkolach, jest niania, no to działamy. To teraz jest ta chwila, kiedy my działamy, bo to jest bardziej niż pewne, że któregoś dnia w tygodniu ktoś zostanie w domu, ktoś nie będzie mógł, więc po prostu, no musimy po prostu działać, bo po prostu wyrywamy te godziny w ciągu dnia, a też w Inczy jesteśmy tylko dwie i tak. Właściwie wszystkim zajmujemy się... my. Poza kręceniem, bo to robi Michael. Tak. Pozdrawiamy. Ale chciałam powiedzieć, że często też nawet nie odwołujemy planów, bo wiemy, że mimo, że jest dobrze na teraz, to wiemy, że coś się może wydarzyć po drodze, więc co by nie było, organizujemy sobie i czas, i nasze dzieci, i logistykę tak, żeby wszystko zrealizować zgodnie z planem. No i powiem Wam, że to też jest tak, że my sobie wymyśliłyśmy to Vinci, stworzyłyśmy to, rozmawiałyśmy przy kawie i tak powstała ta marka, zamysł, dlaczego chcemy to robić. To wszystko gdzieś tam, o tym wszystkim rozmawiałyśmy, ale też no, nie sądziłyśmy, że to będzie nam dawało tyle satysfakcji i tyle będzie nam przynosiło radości i takiego spełnienia, do tego stopnia, że jakby ja prowadziłam swój biznes wcześniej i gdzieś tam postanowiłam się trochę z tego wycofać na rzecz Vinci, bo no, nawet sama nie sądziłam, że to z takiej naszego po prostu, spróbujmy, stanie się czymś takim fajnym i taką trochę pasją dla nas, bo my totalnie. O tym rozmawiamy codziennie, jakby rozmawiamy. Bo o niczym innym już nie rozmawiamy, chyba... tak się śmiejemy z tego, że tak. Wszystko, wszystkie drogi prowadzą do Vinci, tak czy siak. Tak, i w ogóle dzwonimy do siebie od rana do wieczora, właściwie pierwszy telefon, który wykonuję, to jest nie do mojego męża, tylko do Marty. Później właśnie wieczorem też ostatni telefon zazwyczaj jest do Marty, bo po prostu tyle mamy zawsze do przegadania i jakby tak myślę, że jakby to jest naszą pasją, nie? No totalnie. Twoją jakby lumpeksy vintage jest jakby pasją od zawsze, ale dla mnie, a znowu dla mnie rozwój tej marki, to jakby to, jakie ona wartości sobą niesie, czyli jakby tą dbałość o środowisko, o tym, że dajemy wybór kobietom, że po prostu no mamy super jakościowe ubrania, one jakby z mega składami, te ubrania mają historię i dodatkowo są dosłownie jakby... Dosłownie drugie życie. Dokładnie, jakby one mają jakby wszystko, ten design ich jest tak fajny, że jakby dajmy im opcję, że no możesz to wybrać i coś innego i dla mnie to też jest jakby piękne, że stworzyłyśmy coś takiego i ostatnio tutaj jakby rozmawiałam z takim właścicielem innej marki odzieżowej i on mi powiedział coś pięknego, właściwie nawet o tym tak nie myślałam w ten sposób, ale on powiedział, wiesz co Karolina, no bo on też jakby bardzo długo prowadził swoją markę odzieżową i powiedział, że ja szukałam wad w waszej marce i no nie ma. Po prostu to jest tak, że jakby to jest i dbałość o środowisko, to jest i modne, fajne i to są super jakości i jakby reperujecie dodatkowo te ubrania, to jest niesamowicie dużo wartości, które i przesłań, które niosą te marynarki, więc jakby to mnie trochę tak ujęło i sobie pomyślałam i szukałam tych wad. Szukałam tych wad w domu, myślałam o tym i też sobie pomyślałam, że nie ma. Ale też prawda jest taka, że to były mega miłe słowa od życzliwej nam osoby. Tak. Ale upcycling w Polsce jeszcze jest bardzo raczkujący i nie wszyscy tacy są przychylni do tego, żeby nosić ubrania używane. Tak. Niektórzy po prostu nie lubią, nie chcą. Musimy dużo tłumaczyć, dużo edukować, no ale w sumie też po co mamy tę rozmowę, żebyście wy bardziej poznali nas, zamysł marki, co to jest upcycling. Po prostu staramy się i codziennie pracujemy na to, żeby ludzie wiedzieli, ale wydaje mi się, że takiej edukacji nigdy nie za wiele. Tak, i jakby upcycling kojarzy się trochę tak, że to są jakieś patchworkowe rzeczy, takie doszywane różne elementy, a my tu pokazujemy, że upcycling też jest totalnie zmiana konstrukcji, bo my zmieniamy totalnie konstrukcję tych ubrań i to, jak one są szyte, więc jakby takie przerabiamy, że mają zupełnie inaczej wyglądają i to nie jest tak, że są jakieś podoszywane różne rzeczy, tak. Tylko to jest też coś innego. I w ogóle
na całą definicją warto się pochylić, że to jest upcycling, nie recycling, tylko upcycling, czyli rzecz, która była spisana na straty, wyrzucona, oddana, po prostu niechciana, jest tak przerabiana, tak skonstruowana przez krawcowe, że jest warta więcej niż pierwotnie. Stąd też często wynika cena, ponieważ, jak to mówię, uwielbiam używać tego sformułowania, ciężej jest wyremontować dom, niż budować coś od zera. Oczywiście byłoby nam łatwiej kupić belkę materiału, zlecić to krawcowym i czekać na gotowy produkt, przy tym nie bawić się przy indywidualnych sesjach zdjęciowych, ale po prostu to jest coś, co na pewno nas po prostu jara na co dzień. Ale pięknie powiedziałaś tę definicję, ja bym musiała to wyczytać, po prostu wygłosić na pamięć, a tak super to powiedziałaś, ale też jakby co jest wyjątkowego w tym, to że każda jedna sztuka jest absolutnie jedyną na świecie. I no nie ma takiej drugiej marynarki, bo powiedzmy ta, którą mam na sobie, tak, była znaleziona w second handzie, następnie odświeżona, następnie totalnie zmieniliśmy jej konstrukcję, wymieniłyśmy podszewkę, jakby ona zupełnie inaczej wygląda. No i nie ma takiej drugiej marynarki i to jakby to jest, to ma swoje plusy i minusy też, bo panie bardzo często pytają, skąd ta marynarka, kiedy będzie, kiedy wróci, ja chcę taką samą, no nie ma takiej możliwości. No każda jest jedna, jedyna, że nie produkujemy tego na swoją skalę, tylko każda jest... Nie dałoby się nawet. Nie dałoby się, po prostu to jest tak ekologiczne i tak, to jest tak jakby wszystko zrobione gdzieś tam z dbałością o środowisko, że no nie da się bardziej. Nawet powiem wam, że właśnie tak jak jest, trzeba wymienić podszewkę, czy na przykład trzeba coś doszyć, zreperować, to my też wtedy na przykład mamy te rzeczy z lumpeksów też, które są tutaj wymieniane. Tak, to nie jest tak, że my dokupujemy nowe elementy, typu poza dodatkami krawieckimi oczywiście, bo tego nie da się guziki, otrzymać z drugiej ręki, aczkolwiek też staramy się używać deadstocku, czyli takich, jak to się mówi? Materiałów, które też zostały jakby wyrzucone. Ktoś krzył swoją kolekcję i jakaś resztka materiału mu została i my wtedy z tego możemy skorzystać. Ale ja tylko chciałam w sumie dodać a propos tego przerabiania marynarek, bo mówimy, że zmieniamy całkowicie konstrukcję i to nie jest tak, że na przykład my wszywamy gumy, bierzemy te marynarki, that's it. To tak nie jest. My dopracowujemy naprawdę szczegóły, poza metkami, które kochamy i uwielbiamy, jesteśmy z nich dumne, bo noszą przesłanie. Zresztą jeśli nie macie Vinci, to chętnie wam pokażemy, jak one w środku wyglądają. Ale zmieniamy też rękawy, no są te gumy, metki, guziki są zmieniane i podszewki. Także przy jednej marynarce jest naprawdę dużo, dużo pracy. I to jest oczywiście, mamy też, ja często to powtarzam, ale mamy ogromne szczęście do ludzi. I obecnie współpracujemy z 7 krawcowymi, które naprawdę są... niesamowicie utalentowane, a wierzcie nam, że tych krawcowych tutaj szukałyśmy bardzo długo i to był taki żmudny proces, bo rzeczywiście na początku miałyśmy zamysł, wiedziałyśmy, jak chcemy, żeby to wyglądało, ale nie wychodziło, nie? No nie wychodziło. Kumali nasz zamysł. Nie wychodziło totalnie, więc jakby jak już teraz mamy te krawcowe, to się cieszymy. Mamy gości chyba. Tak, zobaczę kto. A ja tak patrzę kto, bo paczki nie, już nadałam.